Witam Państwa, nazywam się Marcin Strachota, jestem przewodnikiem z Biura Skarbu Warszawy. Po raz drugi goszczę w Żoliborskiej Bibliotece, po raz drugi mam okazję, mam szansę opowiedzieć Państwu o dzielnicy, o jej historii. I pierwsze nasze spotkanie ogólnie opowiadało o dziejach Żoliborza, od czasów najdawniejszych w zasadzie do współczesności. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na konkretnej części Żoliborza, na Żoliborzu oficerskim. I skoro w trakcie poprzedniego nagrania w dosyć szczegółowy sposób przechodziliśmy sobie przez kolejne wieki funkcjonowania tych okolic, to dziś nie będę powielał tej historii, przedstawię ją w pewnym skrócie, ale w skrócie potrzebnym do tego, żeby dobrze zdać sobie sprawę z tego, skąd Żoliborz oficerski się wziął, dlaczego w tym miejscu i jak do tego wszystkiego doszło. Teren dzisiejszej dzielnicy, już w zasadzie od czasów średniowiecznych, to były różnego rodzaju osady, wsie. W tej okolicy wyróżnialiśmy wieś Pulkowo czy Polikowo. Te nazwy w różnym okresie różnie funkcjonowały. I na tym obszarze, w okolicach już wieku XVIII, zaczynało się tworzyć takie warszawskie przedmieście. Tak? Tereny położone na północ od miasta, to przedmieście było nazywane faworami. Fawory w pewnym momencie zostały przedzielone wałem, okopem Lubomirskiego, czyli takim ziemnym wałem, który był granicą oficjalną miasta. I te okopy mniej więcej funkcjonowały na wysokości dzisiejszego parku imienia Żeromskiego. Tam znajdowały się rogatki miejskie, rogatki marymontkie. Natomiast po jednej i po drugiej stronie wałów mieliśmy już taką zabudowę willową, najczęściej drewnianą, ale to był teren bardzo zielony, bardzo przyjemny. Na obszar faworów przyjeżdżali mieszkańcy miasta, żeby odpoczywać, żeby się zrelaksować. I to wszystko zostało przerwane, ten rozwój został przerwany w XIX wieku, wówczas po upadku Powstania Listopadowego, za karę w zasadzie. Rosjanie fundują w Warszawie Cytadelę, czyli olbrzymią twierdzę, która powstaje właśnie częściowo na terenie faworów i dlatego duża część ich zabudowy została rozebrana, zniszczona pod budowę samej Cytadeli. Natomiast to, co przetrwało, to, co było poza jej murami, rozebrano, żeby stworzyć esplanadę, taką pustą przestrzeń wokół twierdzy. To jest w zasadzie kres istnienia faworów, kres istnienia tej okolicy i dalsza zabudowa będzie możliwa dopiero po roku 1915, bo właśnie wtedy, w trakcie I wojny światowej, Rosjanie opuszczają Warszawę. Oni do tego momentu nie pozwalali na rozwój miasta, zwłaszcza wokół Cytadeli. Natomiast po ich wyjściu, po zajęciu miasta przez Prusaków, już nowy okupant nie będzie mu tak bardzo zależało na tym, żeby Warszawa była zamknięta tak w tej takiej obręczy fortów, która została stworzona przez Rosjan. I w 1916 roku następuje poszerzenie granic miasta, między innymi o teren dzisiejszego Żoliborza. Okazuje się, że wokół Cytadeli już można budować, że tę pustą przestrzeń można zagospodarować. Oczywiście stanie się to nie od razu, bo będziemy w środku wielkiej wojny, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie będzie można od razu pełną parą zajmować się tworzeniem tutaj nowej rzeczywistości, bo przecież będziemy musieli walczyć z naszymi sąsiadami o granice tego młodego kraju. Natomiast u progu lat 20., w czasie, kiedy te konflikty będą się kończyły, no okaże się, że tutaj wokół Cytadeli jest teren, pojawił się teren bardzo, bardzo ciekawy do zabudowy, bo znajdując się blisko Śródmieścia, dziewiczy w zasadzie, tak? Bo tak jak powiedziałem, nie było tutaj żadnych budynków wokół twierdzy. I u progu lat 20. zaczną powstawać w Warszawie, w ogóle w Polsce, różnego rodzaju spółdzielnie. Można powiedzieć, że te lata 20., lata 30. to jest taki okres wzmożonej spółdzielczości. Zbierali się członkowie różnych grup społecznych, przede wszystkim członkowie jednych konkretnych grup zawodowych, tak, i tworzyli spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie budowlane, żeby móc łatwiej wybudować dla siebie domy czy osiedle. I taką spółdzielnię założą również oficerowie Wojska Polskiego.
oficerowie, którzy będą do Warszawy sprowadzani, będą się w Warszawie osiedlać z bardzo prostego powodu. No, Warszawa stanie się stolicą tej odrodzonej Polski i rzeczywiście wyżsi rangą wojskowi będą w mieście potrzebni. I początkowo w tych pierwszych latach będą najczęściej mieszkali w przepełnionych mieszkaniach prywatnych. To zdecydowanie nie będą miejsca, które będą spełniały wymogi tych ludzi, którzy walczyli za ojczyznę, tych ludzi, którzy mieli bardzo, bardzo wysoką pozycję społeczną. Tak? Dlatego powstanie spółdzielnie budowlano mieszkaniowa oficerów Wojska Polskiego, która będzie szukała dla siebie jakiejś lokalizacji. I pierwszy pomysł to będzie kolonia Staszica na Ochocie, natomiast magistrat miasta nie będzie skłonny przekazać tych terenów spółdzielni oficerskiej. Zaproponuje obszar położony na północ od Cytadeli, ale tutaj z kolei oficerowie będą raczej sceptyczni, bo to tereny przy Wiśle, tereny podmokłe, nie za bardzo chcieli tam budować. I kolejna lokalizacja, trzecia i już ostateczna, to będzie obszar położony na zachód od twierdzy w najbliższej jej okolicach, czyli tereny ogrodzone od północy ulicą Krasińskiego, od wschodu terenem Cytadeli, od południa ulicą Generała Zajączka, natomiast od strony zachodniej wcale nie Mickiewicza, a ulicą Felińskiego. Tak trochę bardziej na zachód niż obecnie kończył się ten obszar przez spółdzielnie zajęty. To będzie ponad 30 hektarów, na terenie których miały powstać budynki dla udziałowców, dla spółdzielców. I Żoliborz ogólnie i sam Żoliborz oficerski zostanie zaprojektowany w ten sposób, że na jego terenie będziemy mieli kilka głównych ulic, kilka głównych arterii, właśnie wspomnianą Mickiewicza, czy Krasińskiego, czy Aleje Wojska Polskiego. Przy zbiegu tych ulic będą powstawały ronda, będą powstawały place. I przy tych placach, przy tych głównych ulicach będziemy mieli zabudowę wysoką. Natomiast we wnętrzu tych części Żoliborza powstać miała zabudowa dużo bardziej kameralna i tak to wyglądało na Żoliborzu oficerskim. W nawiązaniu do tego, że na terenie faworów poprzednika Żoliborza mieliśmy dworki, mieliśmy wille. Nawiązując do tego i polskiej właśnie takiej tradycji dworkowej, architekci, którzy tworzyli poszczególną już zabudowę na terenie powstającej dzielnicy oficerskiej, stwierdzili, że najlepszym typem zabudowy będą właśnie takie wille dworkowe, które miałyby nawiązywać do XVIII-wiecznych domów szlacheckich, które nawiązywać miałyby też historycznie do tego, jak wyglądała zabudowa faworów 200 lat wcześniej. I architekci, wybitni architekci, to Wiński, to Łoczko, Romuald Gutz, Świerczyński, zaprojektowali właśnie domy w tym stylu na terenie całego oficerskiego osiedla, na terenie tej kolonii oficerskiej. Więc zdecydowanie my, chodząc dzisiaj po tych ulicach, z taką zabudową się spotkamy. W 21 roku spółdzielnia powstaje i już w roku 22, w połowie roku 22 mamy kamień węgielny pod budowę pierwszych oficerskich domów przy ulicy Czarnieckiego, numer od 11 do 17. Swoją drogą, co ciekawe, w międzywojniu ulica Czarnieckiego będzie nazywana ulicą generała Sosnkowskiego. On był wówczas ministrem spraw wojskowych i dzięki jego protekcji, dzięki jego zaangażowaniu, budowa osiedla mogła iść pełną parą. Dlatego tak zostanie uhonorowany, co jest dosyć oryginalne, tak, no, bo za życia niewiele osób raczej dostępuje tego zaszczytu, honoru, zostawania patronem ulicy. Budowa szła niezwykle szybko, nawet pomimo recesji, pomimo
inflacji udało się w miarę szybko stworzyć ten pierwszy i drugi rzut budynków, a to ze względu na, tak jak powiedziałem, protekcję wojska, ze względu na to, że dużą część budulca uzyskiwano z rozbieranych fortów, które znajdowały się na terenie Żoliborza, czyli z fortu Chałkiego, który znajdował się na terenie dzisiejszego Placu Inwalidów, czy z fortu Mirosławskiego, który kawałek dalej również istniał i został rozebrany. Te cegły posłużyły pod budowę hotelu oficerskiego przy Placu Inwalidów i części kolejnych budynków. Budowę przyspieszyło również wybudowanie całej sieci torów kolejowych. One odchodziły od dworca Gdańskiego i prowadziły prosto na teren budowy. To było 17 km torów. Pociągi jeździły bezpośrednio na te żoliborskie ulice i bezpośrednio dowoziły niezbędny do budowy materiał. Także rzeczywiście w połowie lat 20. mieliśmy już w części przynajmniej zabudowane te ulice Żoliborza Oficerskiego. A propos tych ulic, to najdłuższą z nich jest ulica Śmiała i jej przebieg odzwierciedla w pewien sposób przebieg ulic na terenie Faworów, na terenie XVIII-wiecznych Faworów. Sama ulica Śmiała również występowała blisko 200 lat wcześniej w tej okolicy. I ona rzeczywiście nam się zachowała, może nie konkretnie w tym miejscu, w którym była wcześniej, ale zachowała nam się nazwa. Nie udało się zachować takiego nazewnictwa jak na przykład ulica Żółwia, ale to chociażby ze względu na to, że mam wrażenie, że wielu oficerów nie za bardzo sobie wyobrażało mieszkanie przy Żółwiej. Tak? Myślę, że mogli pomyśleć, że to by wskazywało na to, że oni w boju czy w swojej pracy niezbyt byli tacy aktywni. Natomiast już Śmiała, no rzeczywiście to jest nazwa, która robi wrażenie, i przy Śmiałej zamieszkało bardzo wielu oficerów i kilku generałów właśnie z przeszłością legionową. Oni zostali uhonorowani domami przy tej ulicy i w ogóle zostali uhonorowani możliwością zamieszkania na Żoliborzu Oficerskim. Tych osób bardzo znanych było tam naprawdę wiele. Generałowie Żeligowski czy Bortnik. Na terenie Żoliborza mieszkał pułkownik Rowecki, późniejszy Grot, Sosabowski, Artur Opman, którego znamy często bardziej jako Orota, jako tego, który oprócz tego, że wojował, to również spisał legendy warszawskie. No jest jednym z bardziej znanych pisarzy, którzy legendy spisali i te książki Opmana, opowieści o legendach Opmana znane są do dnia dzisiejszego. Więc trzeba powiedzieć, że w okresie międzywojnia no naprawdę wielkie sławy tam mieszkały i wielkie sławy spotykały się na ulicach. Całe założenie było bardzo dobrze przemyślane. Tak jak wspomniałem, ono było otoczone i odgrodzone od dużych ulic budynkami o większych gabarytach. Natomiast wewnątrz mieliśmy te dworkowe wille, które były skąpane wśród ogrodów, wśród zieleni. Te ogrody były naprawdę potężne. To wszystko nawiązywało do takiej XIX-wiecznej angielskiej koncepcji miasta ogrodu. Czyli żyjemy na terenie bardzo spokojnym, bardzo, bardzo zielonym. Ta przestrzeń do odpoczynku jest bardzo duża, ale równocześnie to wielkie miasto wcale nie jest gdzieś daleko. Tak? To wielkie miasto jest bardzo blisko, więc my nie jesteśmy od niego w żaden sposób odcięci, ale te wszystkie niewygody wielkiego miasta są gdzieś zostawione obok nas. Żoliborz Oficerski szczęśliwie w części dużej przetrwał II wojnę światową. Oczywiście nie uniknął zniszczeń, nie uniknął uszkodzeń, ale tak jak duża część Żoliborza, pozostałej części dzielnicy, udało się uratować tę zabudowę. Możemy więc podziwiać ten oryginalny zamysł. Natomiast jeżeli chodzi o okres okupacji, no to oczywiście ze względu między innymi na przedwojennych mieszkańców, wielu z tych ludzi brało czynny udział, czy to w kampanii wrześniowej, czy to później w działalności podziemnej,
to właśnie na rzecz Boże oficerskim Ludwik Berger stworzy podwaliny oddziału, który później jako pułk Baszta będzie bohatersko walczył w powstaniu warszawskim na Mokotowie. Na Żoliborzu oficerskim w szkole rodzin wojskowej będą ukrywani żydowscy mieszkańcy miasta. To też wspaniała karta, jeżeli chodzi o mieszkańców Żoliborza. I tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, to szczęśliwie aż tak bardzo jak na przykład Śródmieście czy inne części Warszawy, Żoliborz nie zostanie zniszczony. Te obiekty, które były uszkodzone, odbudowywano, natomiast na miejscu tych zniszczonych zupełnie powstała nowa zabudowa. Zresztą po wojnie trzeba powiedzieć, że ten obszar został dogęszczony. Tak? No nie do końca już ta koncepcja przedwojenna jest tak czytelna jak w oryginale, bo powstała zabudowa w różnych częściach miasta, która troszeczkę nam uszczupliła ten teren zielony, ale on nadal jest potężny, nadal robi duże wrażenie i nadal bardzo zielony jest ten Żoliborz. Żoliborz oficerski. Po wojnie, w kolejnych dziesięcioleciach, on został odkryty przez przedstawicieli wolnych zawodów, przez artystów i rzeczywiście mieszkają oni nadal na terenie Żoliborza. Żył tu Andrzej Wajda, mieszkała tutaj Alina Janowska, a jej mąż Wojciech Zabłocki żyje w ich wspólnym domu do dnia dzisiejszego. Zresztą ta willa jest bardzo ciekawa, taki drewniany dom w stylu góralskim, można powiedzieć, w stylu jakichś obiektów sportowych, a to oczywiście jest związane z tym, że Zabłocki był sportowcem, zresztą olimpijczykiem z wielkimi sukcesami. Pan Zanussi tutaj mieszkał, Witold Lutosławski, no tych sław, tych znanych nazwisk naprawdę, naprawdę jest i było bardzo, bardzo wiele. Do dnia dzisiejszego Żoliborz oficerski żyje w takiej symbiozie, żyje w bezpośrednim sąsiedztwie Cytadeli, która do dzisiaj jest z wojskiem związana, chociaż żołnierze powoli się z terenu Cytadeli wycofują, bo jest coraz bardziej otwierany ten obszar na mieszkańców Żoliborza, na mieszkańców Warszawy, na turystów. Mamy wewnątrz Cytadeli Muzeum Katyńskie, mamy Muzeum 10 Pawilonu, a w trakcie budowy jest Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum Historii Polski i niebawem rzeczywiście myślę, że cały ten obszar zostanie udostępniony i rzeczywiście będzie to kolejna z atrakcji Żoliborza oficerskiego, który się rozwija, który się zmienia, ale wydaje mi się, że nadal zachował ten swój piękny charakter, oryginalny charakter i oryginalny przedwojenny zamysł, który kierował architektami i urbanistami, którzy tutaj budowali, tutaj tworzyli. Ten dawny charakter chciałbym przekazać, pokazać, chciałbym rozwinąć tę opowieść w trakcie spaceru. 16 września tego roku o godzinie 19 w środę zapraszam Państwa, zapraszam wszystkich na wycieczkę po Żoliborzu oficerskim. Wieczorową porą będziemy zwiedzali ten jeden z piękniejszych zakątków, uważam, Warszawy. Spotykamy się na placu Wilsona przed wejściem do parku imienia Żeromskiego. Zajrzymy sobie we wszystkie zakamarki tej części dzielnicy. Bardzo serdecznie na tę wycieczkę zapraszam. Spacer jest biletowany, bilety kosztują 10 zł, natomiast dzieci do 10 roku życia zwiedzają z nami bezpłatnie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę udanego dnia i raz jeszcze zapraszam do wspólnego poznawania Żoliborza.